Wiecie co? Jak znam naszego Boga, to wiem, że u Boga nie ma przypadków. Jak mówi ksiądz Rafał Jarosiewicz, przypadek to świeckie imię Ducha Świętego. I teraz dzisiaj obchodzę 40 urodziny i dzisiaj mamy czas Szkołę Mojżesza, który ewidentnie był związany z liczbą 40 i co chwila ta liczba 40 coś znaczy. I właśnie się dowiedzieliśmy, że Mojżesz przez pierwszych 40 lat żył sobie u Faraona jak pączek w maśle. Jak tak Heniu opowiadał o tym jego życiu u Faraona, to powiem wam szczerze, że ja się z tym trochę identyfikuję. Bo czuję się tak naprawdę mocno błogosławiona przez Boga i czuję, jak Bóg prowadzi i naprawdę Bóg jest dobry niesamowicie. Ale właśnie u Mojżesza te czterdziestki zawsze coś znaczyły. Zawsze tam był jakiś krok. I przez pierwsze 40 lat Mojżesz żył troszkę bez tożsamości, bez identyfikacji, aż pewnego czasu coś go podkorciło, żeby zobaczyć, jak tam żyją jego bracia Hebrajczycy. I wtedy się zaczęły. Zaczęły się kłopoty. Zaczęły się kłopoty, bo Mojżesz musiał uciekać. Poznaliśmy już, zabił Egipcjanina i musiał uciekać gdzieś. Wylądował w kraju Madianitów i nagle w ciągu jednego dnia to koło jego historii obraca się o 180 stopni. Nagle w ciągu jednego dnia ten, który wcześniej był synem córki Faraona, zmienia się w zbiega. Ten, który wcześniej wpływał na innych, miał władzę, nagle musi uciekać i jakoś ratować swoje życie i ląduje u Madian. I teraz my spotykamy Mojżesza w tych jego pierwszych 40 latach, gdy nagle on ląduje w jednym miejscu. I czytamy, Księga Wyjścia nam mówi, uciekł więc Mojżesz przed Faraonem i udał się do kraju Madian i zatrzymał się tam przy studni. I to lakoniczne zdanie przedstawia nam Mojżesza, który nagle się w swoim życiu zatrzymuje, nagle zatrzymuje się tam u Madian, u tej studni, na kolejne 40 lat. Nagle zatrzymuje się i przychodzi tam pełen rezygnacji, przychodzi ze swoimi ranami. Moi Hebrajczycy, chciałem ich uratować, a oni mnie odrzucili, odtrącili, w dodatku powiedzieli, że mnie wydadzą Faraonowi z racji tego, że stanąłem w ich obronie. Mojżesz już nie chciał iść dalej i osiadł tam, usiadł przy tej studni i tak wyglądały kolejne lata jego życia. Wyobraźcie sobie 40 lat, gdzie Mojżesz nie robi żadnego postępu, gdzie Mojżesz nic nie osiąga. I tak, jak wcześniej pierwsze 40 lat Mojżesz był tak naprawdę na utrzymaniu Faraona, w zasadzie owszem, korzystał z królewskiego stołu, ale to nigdy nie było jego i nigdy nie miało być jego, więc był na utrzymaniu Faraona, nagle na kolejne 40 lat ląduje na utrzymaniu swojego teścia Jetro. I tak naprawdę jego życie polega na tym, że nigdy nie jest na swoim, nigdy nie staje na własne nogi, tylko on utknął przy tej studni. I tak naprawdę to nie ma lepszego opisu człowieka, którego cechuje rezygnacja. To jest Mojżesz, który tam przy tej studni
utknął i stwierdził, nie warto już nic robić. Wszelkie moje działania, wszelkie rzeczy, które chciałem zrobić, obróciły się przeciwko mnie. W związku z tym nie będę już z niczym walczył, nie będę nic już podejmował, po prostu rezygnacja, apatia, zgorzknienie, ciągłe tylko odgrzebywanie ran. Ja chciałem dobrze, tyle rzeczy mnie w życiu spotkało, byłem na samym szczycie w Egipcie, teraz jestem, tak naprawdę jestem nikim, nic się nie zmienia. Nawet Mojżesz nawet nie miał własnych owiec, bo owce, które pasł, to były owce jego teścia. I nic nie osiągnął. I tylko ubolewał nad przeszłością, pogłębiał swoje kompleksy i żył tam na pustyni. Żył w takiej codziennej rutynie. Nie podejmował żadnego działania. Wyobrażacie sobie 40 lat. Ale zobaczcie, jak często my spotykamy się z ludźmi, którzy stwierdzają, a ja już mam tyle lat, już nic nie warto robić, już nie, czas mojego działania przeminął, po co się męczyć, swojego czasu walczyłam z tą rzeczywistością, ale nic to nie dało. Czasami spotykamy ludzi, którzy są w małżeństwach, które nie są takie rozwijające, stwierdzają, nic nie robimy ze swoim małżeństwem, niech będzie tak, jak jest, jakoś to przetrwam. I Mojżesz to był ten, który jakoś to przetrwał. Kolejne 40 lat polegało na tym u Mojżesza, że on to jakoś przetrzymywał. Tak wyglądało jego życie. Żył 40 lat na pustyni, w samotności, bo pasąc owce on był ciągle sam. Ciągle wychodził, ciągle był sam ze swoim rozgoryczeniem. On i jego rany, on i jego kompleksy, on i ciągłe tylko wspominanie, no gdyby wtedy było inaczej, gdyby oni mnie nie odrzucili, gdyby, nie wiem, może bym się jednak ujął do Faraona, może by mnie jakoś przyjęli z powrotem, gdybym zrobił coś innego w swoim życiu, to dzisiaj moje życie byłoby inne. Ile osób znamy takich, którzy tak naprawdę żyją takim stwierdzeniem, jakby coś się w życiu zadziało inaczej, gdybym podjął inne decyzje, gdybym zrobiła inaczej, inaczej wybrała i tak żyją tak jak ten Mojżesz na tej pustyni. A pustynia to jest miejsce, gdzie znikają pozory. W innych miejscach można żyć pozorami, ale na pustyni już się nie da. Jest tylko piach, nie ma życia i tylko Mojżesz i jego rozgoryczenie. Stracił radość życia, nic go nie interesowało, nic się nie odróżniało w jego życiu. I Heniu nam opowiadał o tym, jak to Mojżesz miał w tym czasie dwóch synów, ale nadaje im takie specyficzne imiona. Czytamy w Słowie Bożym o tym. Jeden z nich miał imię Gerszom, bo powiedział Mojżesz, jestem cudzoziemcem w obcej ziemi. Drugi zaś miał imię Eliezer, gdyż Bóg mojego ojca był dla mnie pomocą i wyratował mnie od miecza Faraona. I ci dwaj jego synowie to są jak takie dwa bieguny, w których rozciąga się życie Mojżesza, ponieważ on czuje się wiecznie cudzoziemcem. Tak jak u Faraona nie wiedział, kim jest, tak u Madian on dalej nie wiedział, kim jest. Ani nie jest, nie chce się przyznać, że jest Hebrajczykiem, bo Hebrajczycy go odrzucili. Ani nie jest Egipcjaninem, bo go ścigają, ani nie jest Madianitą. Kim on tak naprawdę jest? Więc jest wiecznym takim tułaczem, wiecznym cudzoziemcem, ale który
ma świadomość, że został uratowany. I Mojżesz znał historię swoich narodzin, wiedział, że od początku Bóg chronił jego życie w sposób nadzwyczajny. Już znamy tą historię, jak został wyratowany z tej wody i później Mojżesz był świadomy, że Bóg go ratował, ale był między jednym a drugim. I jego życie polegało na tym, że ciągle czuł się takim Gerszomem, pozbawionym opieki, człowiekiem bez praw, takim imigrantem, ale był też Eliezerem, czyli człowiekiem, który był chroniony przez Boga. Takie dwie skrajności w jego życiu ciągle się ścierały w jego wnętrzu. I w języku hebrajskim to słowo ger, początek tego imienia Gerszom, używane jest na określenie kogoś, kto nie potrafi zaadoptować się w społeczeństwie. Cudzoziemca, który nie posiada kawałka ziemi, by się z nią utożsamić. Innymi słowy, chodzi o kogoś pozbawionego wszystkiego, żyjącego na marginesie społeczeństwa. I tak siebie widział Mojżesz, ale miał też drugą stronę, gdzie widział opiekę Bożą. I tak czasami jest w naszym życiu, że w naszym życiu mamy takie dwie skrajności. Mamy dwa takie, można powiedzieć, oblicza. Z jednej strony pragniemy świętości, chcemy być blisko Boga, a z drugiej strony doświadczamy upadku grzechu. Zobaczcie, jak jest często z nami. Chcemy po prostu kochać, chcemy innym dawać dobro, a jak często nam wychodzi to, że z naszych dobrych intencji tylko ranimy innych. Widzicie to, jak często w naszym życiu są dwie skrajności, które tak samo były w Mojżeszu. I teraz, jakie ty masz w sobie skrajności? Jakie skrajności są w historii twojego życia, w tym zegarze historii? Z czym w twoim życiu musiałeś się zetknąć? Co musiałeś przejść? I widzisz, że są te skrajności. I Bóg prowadzi go, chociaż Mojżesz tego nie widzi. Bóg czeka na niego. I teraz po 40 latach takiego jałowego życia, życia, które nie przynosiło żadnych owoców, życia, które było tak naprawdę bezproduktywne, on po prostu tylko trwał. Więc jego życie wyglądało szare jak pustynia. Wstawał zawsze rano o tej samej porze, aby wyprowadzić owce swojego teścia na to samo pastwisko, napoić te owce w tej samej studni i zamknąć je na wieczór w tej samej zagrodzie, zanim zapadnie zmrok. 40 lat. Dzień w dzień. Taki sam. 40 lat i nic się nie zmienia. Gdy nagle po 40 latach Mojżesz robi jeden krok i czytamy w Słowie Bożym w Księdze Wyjścia 3 rozdział. Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce poza pustynię i przyszedł do góry Bożej Choreb. Po 40 latach nagle Mojżesz postanawia złamać schemat. Jak zawsze prowadził owce, te same owce, na to samo pastwisko, do tej samej studni, do tej samej zagrody, po 40 latach nagle wychodzi z owcami poza pustynię. Przekracza dobrze znany teren. I w momencie, gdy pierwszy raz od 40 lat postanawia odejść od swoich schematów, od swoich przyzwyczajeń, od swojego utartego sposobu myślenia, nagle dzieją się rzeczy niepojęte.
I wers dalej czytamy tak. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środku krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. I tutaj nagle, gdy Mojżesz postanawia złamać schemat swojego myślenia, dopiero wtedy objawia mu się Bóg. Bo wcześniej on robił całkowicie to samo, wiecie, spotykamy ciągle ludzi, którzy robią to samo, a oczekują innych rezultatów. Znacie to? Z uporem maniaka robią to samo i się dziwią, dlaczego nie ma innych rezultatów. No nie będzie. I teraz, wiecie, to wyjście poza pustynię to nie jest jakieś miejsce na mapie. Mamy tutaj mapę, pustynię, drogę, którą przebywali Izraelici. Tutaj nie chodzi o konkretny punkt ze współrzędnymi geograficznymi, tylko to wyjście jest w naszej głowie. Wyjście z naszych schematów, z naszego myślenia, z tego, z naszych oczekiwań. Wyjście i otworzenie się na coś nowego. I my, każdy z nas ma w sobie takie schematy. Każdy z nas się do czegoś przyzwyczaił, w ten sam sposób działa, w ten sam sposób myśli. Czasami się dziwimy, czemu inni nie myślą tak jak my. Ale tak jest. Ale każdy z nas ma swoje schematy. I teraz, kiedy tkwimy w tych schematach, często po prostu nie widzimy działania Boga. Bo Boga nie da rady ograniczyć do naszych schematów. Nie da rady go zamknąć w naszym sposobie myślenia. On się tam nie mieści. Nie da rady go włożyć. Więc u Mojżesza zaczyna się nagle coś nowego, kiedy on wychodzi poza swoje schematy. I kiedy on otwiera się na nowe doświadczenie, to nagle widzi, zadaje sobie pytanie. Słuchajcie, pierwsze pytanie Mojżesza od 40 lat. Pierwsze pytanie, jakie sobie w życiu zadał od 40 lat. Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Wiecie, wcześniej się w ogóle nie zastanawiał. Żył po prostu tym rozgoryczeniem, żył ciągłą przeszłością i tak naprawdę w ogóle nie wychodził poza swoją rutynę, nie zadawał sobie pytań. A z człowiekiem jest tak, że człowiek potrzebuje zadawać sobie pytanie, co ja w życiu chcę robić, jakie ja mam pragnienia, jak chcę, by wyglądała moja rodzina, jaką chcę mieć relację z Bogiem, gdzie chcę być, gdzie chcę być za 40 lat. Wiecie, ja 20 lat temu, jak mi się Bóg objawił, to ja wtedy postanowiłam coś. 20 lat temu postanowiłam, że ja chcę żyć z tym Bogiem tak na maksa. Tak na całego. Jak poznałam tego Boga, to stwierdziłam, że ja go nie puszczę już. I wiecie, mówi się, że nikt nie ląduje przypadkowo w danym miejscu. Więc myślę, że też 20 lat kroczenia mojej drogi z Bogiem odkrywa mi ciągle nowe horyzonty, ale nawet w tym moim myśleniu ja mogę mieć schematy odnośnie Boga, odnośnie tego, jak mam za tym Bogiem kroczyć. Ja już przez 20 lat się tego nauczyłam i mam swoje schematy. I wiecie, na początku tego roku, jak się modliłam, to Bóg mi powiedział, wyjdź ze swojej strefy komfortu. Wyjdź ze swojej strefy komfortu.
ja teraz się modlę, żeby Bóg mnie wyprowadził z mojej strefy komfortu, z moich schematów, do których się już przyzwyczaiłam. Już się nauczyłam Boga. Przez 20 lat troszkę można się nauczyć Boga, ale tylko troszeczkę, tak ociupinkę. Ale można sobie na pewno wyrobić schematy. Więc każdy z nas ma jakieś swoje schematy i jeżeli my sobie nie będziemy zadawali pytań, gdzie ja chcę być, co ja chcę zrobić w moim życiu z Bogiem, co ja chcę zrobić z moją rodziną, co ja chcę zrobić z moimi bliskimi, co chcę w życiu osiągnąć z Bogiem. Jak nie będziemy sobie zadawali tych pytań, to będziemy trwali jak ten Mojżesz przez 40 lat. On przez 40 lat ani jednego pytania sobie nie zadał. Nagle po 40 latach zadał sobie pytanie i stwierdził, podejdę i zobaczę, co jest, o co chodzi. Niezwykłe zjawisko. I teraz zaczął widzieć coś niezwykłego. Krzak, który powinien się spalać, a się nie spalał. I odkrył nagle takie słowa. Podchodzi i Bóg, gdy widział Mojżesza podchodzącego, powiedział do niego, zawołał do niego z krzewu, Mojżeszu, Mojżeszu. Nagle Mojżesz, który ukrywał się przez 40 lat, nikomu nie chciał zdradzić tajemnicy ze swojej przeszłości, że ucieka, że jest zbiegiem, że dokonał zbrodni, że nie ma się czym pochwalić. I nagle poznaje głos, który go zna. Kogoś, kto woła go po imieniu. Kogoś, kto go przyciąga do siebie i mówi, Mojżeszu, ja ciebie znam. Ja znam twoje serce. Ja znam twoje życie. I zobaczcie, Bóg woła każdego z nas po imieniu. To nie jest przypadek. W Słowie Bożym odnajdujemy takie niesamowite osoby, do których Bóg się zwracał po imieniu i to mówił dwa razy. Samuelu, Samuelu, Marto, Marto, Abrahamie, Abrahamie, Szawle, Szawle. Znamy to? I Bóg woła tak samo Mojżesza i dzisiaj tak samo się do ciebie zwraca i woła Artur, Artur, Małgosia, Małgosia, Rysiu, Rysiu. Bóg nas woła, woła i Mojżesz odpowiada. Już nie chce uciekać, już nie chce się ukrywać, tylko Mojżesz mówi, oto jestem z całym bagażem moich doświadczeń, oto jestem, już jestem zmęczony ucieczką, jestem zmęczony ukrywaniem, już nie chcę się ukrywać, nie chcę ciągle żyć tajemnicą. Mojżesz staje i mówi, oto jestem. I teraz Bóg nagle mówi do niego, nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, zdejm sandały z nóg. Dlaczego taka prośba Boga? Wiecie, aby pójść za Bogiem, zbliżyć się do Boga, to my czasami musimy porzucić swoje własne drogi, musimy porzucić swoje tempo, swoje oczekiwania. Musimy zostawić to z boku. Bóg nie chodzi tak jak człowiek. My tak byśmy chcieli, żeby Bóg chodził na takiej, jeszcze najlepiej na takiej smyczy. Zgodnie z naszym tempem, tak przy nodze. A to nie jest tak. Bóg mówi, zdejmij sandały. Zdejmij te wszystkie swoje oczekiwania, obraz jakiegoś Boga, zdejmij to z siebie, bo ja chcę ci pokazać nowe rzeczy. Ja chcę odkryć przed tobą nowe rzeczy.
I teraz sandały ukazują sposób, w jaki my chodzimy, postępujemy, myślimy, działamy. I Bóg mówi, zdejmij to dzisiaj z siebie. Zdejmij to, swoje sposoby. Ja ci chcę pokazać mój sposób. A tego się nie da pogodzić. My musimy dostosować nasze kroki do kroków Boga. To my musimy porzucić nasze obuwie i przyjść do Boga w taki sposób, żebyśmy mogli Go poznać. Bo jak z powrotem założymy nasze buty, wejdziemy z powrotem w nasze schematy, to ja już wiem wszystko. Ja tutaj rządzę, a Bóg mówi, nie, nie, zdejmij sandały, ponieważ Bóg chce nam pokazać, my jesteśmy ograniczeni. Jesteśmy ograniczeni naszym myśleniem. Dlatego potrzebujemy sobie zostawić to z boku, żeby podejść do Boga, który jest nieogarnięty, do Boga, który jest nieskończony, jest nieśmiertelny, niewidzialny, nie do ogarnięcia. Dlatego my nie możemy wziąć naszych schematów i włożyć tam Boga. Nie da rady tego zrobić. Dlatego Bóg mówi, otwórz się na pewną nowość, którą dla ciebie mam. Otwórz się. Czasami trzeba zmienić sposób chodzenia w naszym życiu. Czyli wiecie, co oznacza słowo nawrócić się? Zmienić swoje myślenie. Zmienić kierunek swojego życia. Żeby pójść w stronę Boga, my to musimy zmienić. Jeżeli nic nie zmieniamy, to ciągle będziemy jak Mojżesz 40 lat na pustyni. Bez żadnej zmiany. Musimy to zmienić. I wiecie, Bóg pokazuje nam siebie, pokazuje nam to, że On, Bóg nieskończony, Bóg wielki, jak ten ogień, chce się spotkać z człowiekiem, który jest łatwopalny, łatwy do zniszczenia, który jest słaby. I Bóg pokazuje to w krzaku gorejącym. I pokazuje, ja, Bóg nieskończony, chcę się spotkać z tobą, człowiekiem, który jest słaby. Nie bój się, ja ciebie nie spalę. Tak jak ten ogień, który nie spalał tego krzaku. Bóg nie zabiera nam naszej godności, bo ona nie leży w naszym ubiorze, w naszych butach, w naszych czynach, w naszym działaniu. Ona jest w istocie tego, że Bóg nas wybiera, że Bóg woła nas po imieniu i mówi, jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie ważna, ja ciebie chcę bliżej, zbliż się do mnie. I Bóg dalej mówi w tym słowie, to musiało dopiero zaskoczyć Mojżesza. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Co to była za ziemia? To była ziemia, na którą uciekali przestępcy. To była ziemia nieprzyjazna, nieurodzajna. To była ziemia poraniona. I nagle Mojżesz słyszy, że ziemia, która była dla niego więzieniem przez 40 lat, jest kanonizowana. Taka niespodzianka. I Bóg mówi, twoje życie ja chcę uczynić świętym. Nieważne, co w twojej przeszłości jest, zdejm sandały, bo twoje życie, ja wejdę w twoje życie i ono będzie święte. Dlatego Bóg się nazwał Emanuelem, Bogiem z nami. Nie Bogiem, do którego my musimy doskoczyć, ale Bogiem, który schodzi do nas, do naszej sytuacji i mówi, nie patrz na swoją przeszłość,
tam gdzie ja przychodzę, ja uczynię Twoje życie świętym. I ja napełnię Cię świętością. Ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą, a nie przeklętą, a nie nieprzyjazną. To jest Bóg, który chce wejść w historię naszego życia, który się nie brzydzi niczym z naszej przeszłości. To jest Bóg, który czeka, kiedy Mu w końcu damy szansę, kiedy w końcu wyjdziemy z tych naszych schematów, kiedy zaryzykujemy coś nowego. I teraz zobaczcie, jak często jest tak, że tak wiele osób chodzi na przykład na niedzielną mszę i tak naprawdę nie spotyka tam Boga, bo mają swoje schematy. I czasami jest tak, że trzeba czegoś nowego. Trzeba nagle pojawić się na jakimś spotkaniu, na jakimś miejscu, nagle coś się wydarza w Twoim życiu i tam otwierają się Twoje oczy. Bo Bóg czeka, aż nasze schematy ulegną rozszczelnieniu, żeby mógł wejść w tą naszą ziemię, w te nasze okoliczności i mówi, ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. I czytamy dalej o tym, co zrobił Mojżesz. Mojżesz zasłonił twarz. Dlaczego Mojżesz zasłonił twarz? Bo nasze zmysły, wzrok, słuch, tylko nas ograniczają w kontakcie z Bogiem. Bo Bóg jest niewidzialny. Jak Go zobaczyć? Nie dotkniemy. Dlatego Mojżesz zasłania twarz, bo czasami nasze zmysły nas ograniczają, nas zamykają na kontakt z Bogiem. I my czasami musimy wyłączyć nasz rozum, żeby doszło do głosu nasze serce, żeby doszło do głosu nasze wnętrze. Bo jak będziemy wszystko wkładali w nasz rozum, to nigdy nie wyjdziemy z tej pustyni. Jak Boga nieskończonego można włożyć w zwykłe ludzkie myślenie? Jak Boga można zdefiniować, wsadzić w takie ramy? Nie da rady tego zrobić. Więc albo będziemy polegać na swoich zmysłach, albo zasłonimy to, co czasami nas ogranicza i otworzymy się na coś, co Bóg chce nam dać. I Słowo Boże mówi, Bóg jest duchem i potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. I teraz my potrzebujemy w kontakcie z Bogiem uruchomić naszego ducha, uruchomić nasze wnętrze. Potrzebujemy wejść w głąb, potrzebujemy wejść poza nasze ograniczenia ludzkie, a potrzebujemy uruchomić ducha, bo Bóg jest duchem i tam najpełniej możemy Go spotkać, kiedy uruchamiamy nasze wnętrze, otwieramy się na to, co Bóg chce nam pokazać. Więc czasami potrzebujemy uruchomić nasze duchowe uszy, nasz duchowy wzrok, bo ten wzrok fizyczny może nam tylko przeszkadzać. I decydującym momentem w życiu Mojżesza w tych kolejnych 40 latach była decyzja, by pójść poza, by wyjść ze schematów. I zobaczcie, każdy z nas ma taki czas, kiedy spotyka się z Bogiem. Ma tą możliwość. Bóg nie jest taki grymaśny, a dzisiaj się z Tobą nie spotkam. Ja ze swojej strony wiem, że Bóg każdego dnia chce do nas mówić. I to jest też tak, że po prostu jak mamy antenę, która odbiera fale telewizyjne, ja na przykład mam w domu taką antenę, która jest bardzo kapryśna. To znaczy wystarczy przestawić ją o milimetr i wtedy mam program w telewizji, ale jak wiatr mocniej zawieje, to już nie mam kanałów telewizyjnych. I pytanie, czy telewizja nie nadaje? Nadaje.
tylko problem jest z moim odbiorem, z moją anteną. I to jest właśnie tak, że my mamy problem, żeby dostroić tą antenę do tego, co każdego dnia chce Bóg, w jaki sposób Bóg chce przyjść do naszego życia. I Bóg przychodzi do Mojżesza w sposób niesamowity. Zaprasza go do tej tajemnicy i pokazuje mu, przedstawia mu siebie w takich trzech aspektach. Pierwsza rzecz. Powiedział jeszcze Pan, jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I uwaga, to nie jest żadna definicja Boga, ale to jest deklaracja Boga. Deklaracja Boga, że Bóg jest Bogiem przyjaźni. Że Bóg chce osobistej relacji z każdym człowiekiem. Wiecie, Bóg mógł przyjść do Mojżesza i powiedzieć, jestem Bogiem patriarchów, ale on się tak nie nazywa. Ja jestem Bogiem Henryka, jestem Bogiem Jadzi, jestem Bogiem Eli, jestem Bogiem Diany, jestem Bogiem Wandzi, jestem Bogiem Tomka, jestem Bogiem Cecylii. On się utożsamia z historią twojego życia. On się nazywa twoim imieniem. Ja jestem twoim Bogiem. Nie Bogiem Polaków, Duńczyków, czy tam Niemców, Ukraińców. Nie, nie, nie. Ja jestem Bogiem i Bóg siebie nazywa konkretnym imieniem, ponieważ On pokazuje, ja jestem Bogiem relacji. I ten sam Bóg, a pokazuje się każdemu w inny sposób. W inny sposób objawił się Abrahamowi, w inny sposób przyszedł do Izaaka, w inny sposób przyszedł do Jakuba i w inny sposób przychodzi do ciebie, bo on ciebie zna i wie, czego najbardziej potrzebujesz. I my nie mamy szukać doświadczenia kogoś innego. Fajnie, że Heniu napisał książkę Bóg znalazł mnie na ulicy i co z tego wynikło. To jest cudowne jego doświadczenie. Ale wiecie, gdy jeździmy po rekolekcjach, ja swojego czasu tak myślałam, no tak, Heniu wychodzi na ambonę, mówi swoje świadectwo, był bezdomny, 2 lata na ulicy, alkoholik i tak dalej. A ja co, wyjdę, powiem na ambonę, a ja całe życie chodziłam do kościoła. Ja swojego czasu, to ja tak myślałam, jeju, to po prostu z czym do ludzi? Co ja tam mam wyjść i co ja mam powiedzieć? Co? Ani nie ćpałam, ani nie piłam, nie żyłam w rynsztoku, kurczę, no. No po prostu czym się pochwalić? Ale wiecie, jak przestałam myśleć w ten sposób, czyli wyszłam ze swojego schematu, zaczęłam ludziom opowiadać o tym, jak ja spotkałam Boga. Że Bóg przyszedł do mnie na rekolekcjach. Jak byłam grzeczną dziewczynką. Przyszedł do mnie na rekolekcjach. No dobra, dobra. Wydali mnie, nie byłam grzeczna. Ale wiecie, no aż tak niegrzeczna jak Heniek też nie byłam. I tak kiedyś po prostu po takiej mszy, kiedy Henryk mówił świadectwo na rekolekcjach, później ja po nim powiedziałam swoje świadectwo, dopadły mnie kobiety po tej mszy i mówią, Zuzia, jak mnie poruszyło to, co ty powiedziałaś, to jest takie bliskie mojemu życiu. Więc ja zaczęłam, później jak jeździmy już po różnych miejscach, to sobie myślę, ilu w tym kościele, ilu tutaj może być bezdomnych? A ile osób, które od dziecka chodzą do kościoła? Więc stwierdziłam, że każde świadectwo ma znaczenie, bo żadne doświadczenie nie jest lepsze od drugiego, bo Bóg do ciebie przychodzi indywidualnie, wchodzi w historię twojego życia. Dlatego Bóg się przedstawia. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, Jana, Irenki, Małgosi, Piotra. Rozumiesz to?
Bóg jest Bogiem relacji, Bóg jest Bogiem przyjaźni i On się przedstawia przez przyjaźń z tymi wszystkimi ludźmi. On się na to powołuje. To nie jest Jego definicja, bo żadna definicja nie jest w stanie określić Boga. Więc widzimy już, w jaki sposób tutaj się to jedno mówi do Mojżesza, później mówi dalej. Jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. Jeszcze to Bóg Abrahama i Izaaka było łatwiejsze do wytłumaczenia. A teraz jestem, który jestem. Może jest jakiś doktor filozofii na sali, ale wiecie, w jaki sposób można określić Boga? Jednym słowem, jednym zdaniem, Bóg zawsze się wymyka. Bóg jest większy niż nasz rozum. I czasami w ewangelizacji, ale nie tylko, spotykam się z tym, że ludzie próbują określić jakoś Boga w swoim życiu, ściągnąć Go do swojego poziomu, tak jakby Boga można było zrozumieć naszym ludzkim rozumem. No śmiech na sali. Jak Go można zrozumieć? Bo ja nie rozumiem, dlaczego Bóg nie przyszedł. Ja też nie. Ja też nie rozumiem. Tyle różnych rzeczy Bóg robi i ja tego nie rozumiem. Ja nie rozumiem, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Czasami dobre, czasami dla nas złe. Nie rozumiem tego. Dlaczego czasami musimy przejść przez te doły naszej historii? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, dlaczego przez 430 lat, gdy Izrael był w niewoli w Egipcie, Bóg wcześniej nie zadziałał. Nie rozumiem tego, dlaczego Bóg nie zadziałał, kiedy tam Mojżesz zabił tego Egipcjanina. Wtedy mógł wkroczyć Bóg, jakoś wtedy zadziałać, a on czekał, żeby Mojżesz przeżył siłę swoich lat i dożył do lat 80. Mamy tu jakiś 80-letnich ludzi? To wszystko przed wami. Wszystko przed nami. Słuchajcie, to jest bardzo dobra nowina. Bóg zaczął z Mojżeszem, gdy on miał 80 lat. Po prostu bajka. Bóg jest zawsze przed nami i dla Niego, uwaga, dla Niego ograniczenie to nie jest Twój wiek. Ograniczenie może być Twoje myślenie, ale na pewno nie Twój wiek. Bóg sobie świetnie radzi i dla Niego to nie jest żaden argument. Więc poznajemy Boga, który się przedstawia w sposób taki niepojęty. Słuchajcie, jak próbowałam się przygotować do tego tematu, to próbowałam szukać różnych komentarzy i jest masa komentarzy, ale żaden tego nie tłumaczy. W sensie takim teolodzy próbują się zmierzyć z tym stwierdzeniem jestem, który jestem. Ale to jest tak niepojęte, że nie da rady tego rozgryźć naszym ludzkim rozumem, bo w jaki sposób możemy logicznie wytłumaczyć nieskończonego Boga, nieogarniętego. Nie da rady. I teraz wiecie, to tak jakby usiłować zamknąć ogień w pudełku zapałek. Nie da rady Boga zamknąć w naszym ograniczonym myśleniu. I trzecia rzecz, co Bóg pokazuje Mojżeszowi. Pan mówił, dosyć napatrzyłem się na udrękę mojego ludu w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam jego uciemiężenie. Stąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu. I tutaj jest taka niesamowita rzecz, ponieważ Bóg otwiera przed Mojżeszem swoje serce. Komu my się zwierzamy, co cię boli, z czym ci ciężko,
Czy mówisz do jakiejś obcej osoby napotkanej na ulicy? Mówisz to do swoich najbliższych przyjaciół. Otwierasz przed nimi serce, przed osobami, do których masz zaufanie, przed osobami, z którymi łączy cię na pewno głęboka więź. Zobaczcie, to robi Bóg z Mojżeszem. To Bóg przejmuje inicjatywę i dzieli się z Mojżeszem swoim cierpieniem. Dzieli się z Mojżeszem tym, że on ma już dosyć tego cierpienia. On zna ich sytuację, on zna ich łzy, on zna ten cały trud. On o tym wszystkim wie. Dosyć mam już tego. I chcę ich w końcu uwolnić. Nadszedł ten czas. Stąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu. Bóg otworzył swe rany przed przyjacielem. Bóg przychodzi i z Mojżesza czyni swojego przyjaciela. My czytamy, że Mojżesz był przyjacielem Boga. I to jest ciekawe, bo Mojżesz to nie jest ktoś, kto miał przyjaciela za Boga, tylko jest o nim napisane Mojżesz przyjaciel Boga, czyli był powiernikiem Boga. To Bóg go traktował jak swojego przyjaciela, to Bóg otwierał przed nim swoje serce, Bóg miał z nim intymną i głęboką więź. Rozumiesz to? Bóg, który dzieli się swoim smutkiem, swoim cierpieniem, Bóg, który przejmuje inicjatywę i pokazuje Mojżeszowi taką rzecz. To ja stąpiłem, aby wyrwać Izraelitów z ręki Egiptu. Uwaga, to ja będę ich wyzwalał. Ja znam, Mojżeszu, co ty próbowałeś robić o własnych siłach. A teraz ja ci mówię, ja mam plan i ja chcę to zrobić. Teraz to już nie będzie plan Mojżesza, jak uwolnić swoich braci. To będzie plan Boga, to będzie inicjatywa Boga, to będzie Boże działanie. I to jest najlepsze. Kiedy my odkrywamy, pytamy się, jakie Bóg ma plany. Wiecie, ja czasami w różnych rzeczach, czasami się pytam na różnych spotkaniach, czy pytaliście się w tym tygodniu Boga, co może mu zrobić przyjemność? Panie Boże, jaką przyjemność mogę zrobić dla Ciebie? Takie pytanie zadajcie czasami Bogu i zobaczycie, że Bóg Wam będzie to objawiał. Bo Bóg chce się dzielić, co jest dla Niego przyjemne, co Mu sprawia radość, ale też co sprawia Jego smutek. I Bóg mówi, to ja stąpiłem, aby wyrwać go z mojej ręki. I patrzymy na ten zegar historii i wiemy, że on czasami biegnie szybko, czasami wolno, ale u Boga jedno jest pewne. Bardzo lubię to zdanie z Księgi Izajasza. Ja, Pan, zdziałam to szybko w swoim czasie. To mówi Bóg. Ja, Pan, zdziałam to szybko, ale w swoim czasie. Jeden dzień jak 1000 lat, 1000 lat jak jeden dzień i po prostu, ale Bóg działa szybko. Czas należy do Boga, dlatego te zegarki. Musiałam się rozstać z zegarkiem, który dostałam na urodziny. Taki świeżutki, nowiutki. Ale czas należy do Pana. Teraz, kochani, chciałabym Was zaprosić do tego, żebyśmy w takiej spotkali się, mamy plakietki, mamy kolory grup, żebyśmy za chwilę tak na 7 minut spotkali się w naszych grupkach. Ja będę doła w szofar, kiedy już upłynie ten czas. I uwaga, halo, bo nie usłyszycie, co trzeba tam zrobić. I uwaga, chciałabym, żebyście, kto chce, ale podzielili się w tych grupkach takim krótką rzeczą. W jaki sposób w Twoim życiu objawił Ci się Bóg? W jaki sposób? Może w jakiejś sytuacji? W jakimś momencie Twojego życia? Jak coś się wydarzyło? Kiedy objawił Ci się Bóg?
tak, wiadomo, my mamy, możemy mieć ileś tych spotkań, ale takie twoje najmocniejsze spotkanie z Bogiem, kiedy objawił ci się Bóg?